Hejka, z tej strony Wiktoria i dziś goszczę na kanale Rolnik na Czasie. Tym razem znowu zawitałam do województwa śląskiego, do gospodarstwa Janka. Cześć! Cześć! Powiedz nam, czym się zajmujecie i co dziś będziemy mogli tutaj zobaczyć. Zajmujemy się głównie produkcją roślinną oraz hodowlą bydła mlecznego oraz skupem i usługami rolniczymi. Więc znajdujemy się w hali z maszynami. Są tutaj dwa ciągniki John Deere'a i kombajn, który jest jeszcze ze śniegiem. Dlaczego? Tak, jak to się stało? Kombajn jest ze śniegu, ponieważ jeszcze pracuje przy zbiorze kukurydzy. Mimo śniegu jeszcze nie zostało jeszcze wszystko dokończone. Jeszcze wam zostało ile hektarów? Około 40 hektarów zostało. No to sporo. Będzie miał co robić. Tak, czekamy na bardziej sprzyjające warunki. Przejdźmy może do ciągników. Jeden starszy, jeden młodszy. W sumie podobny do mojego, tylko to jest 150, ja mam 145R-kę. Okej. Do czego są używane? 150 robi u nas najlżejsze roboty w gospodarstwie. To jest opryski, rozsiewanie nawozów i kosiarki do traw. I od kiedy ją macie? Mamy ten ciągnik od 2016 roku. O, i co było wcześniej? Wcześniej mieliśmy dwa ciągniki Fenda, model 312, który nie do końca sprawdził się w tych pracach, które wykonywał. Tak, i tutaj ten starszy, do czego używacie? Ten starszy to jest ciągnik, który używany jest do najcięższych robót w gospodarstwie. Orki, uprawy, transport ciężki. Dobra, to może skupimy się jeszcze chwilę na kombajnie. Ile on hektarów tak rocznie robi? W tym sezonie chyba najwięcej, odkąd go mamy, zrobił. Przepraszam, że przerwę. Macie go od? Od 2018 roku. W tym sezonie to było około 900 hektarów łącznie. Wow. Z tego usługi, 400 tak? hektarów kukurydzy. No to się chłopak narobi. I jeszcze 40 do zrobienia ze śniegiem. Jesteście Państwo zadowoleni, bardzo, rozumiem. Bardzo. Bo wcześniej jaki kombajn posiadaliście? Też John Deere'a, tylko mniejszej serii. Przerwa. Mamy dla Was kupon rabatowy minus 15% na hasło Rolnik na Czasie w sklepie naszego partnera. Serdecznie zapraszamy. Oglądajcie dalej. To za nami może, jak widzicie, jest sieczkarnia z klasa. Podejdziemy teraz do niej i poproszę o kilka słów może. Od kiedy i na usługi, także rozumiem, tak, że... Tak, sieczkarnię zakupiliśmy, już będzie drugi rok ją użytkujemy. Dwa sezony przeszła u nas. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jej parametrów. Bardzo zadowoleni jesteśmy z jakości pracy nią. Ogólnie bardzo dobra maszyna. Ile na rok tak zrobi hektarów? Około 250 hektarów kukurydzy i z tego około 150 hektarów trawy. No i za sieczkarnią, jak przyjechałam, to widziałam opryskiwacz. Możemy do niego podejść. Opryskiwacz, który jeździ z tą R-ką, tak? Co możesz o nim powiedzieć? To opryskiwacz właściwie był kupiony przypadkowo, że tak powiem, z inną maszyną, ale bardzo nas zaskoczył swoją pracą. Jest to... Dobry zakup. Dobry zakup, dokładnie. Nie żałujecie? Nie. Mimo tego, że przez przypadek? Dokładnie. Okej, no i tutaj mamy R-kę w, że tak powiem, akcji chyba, tak? Są dwie przyczepy pozapinane. Co tam wozicie? No akurat załadowana jest na nich pszenica, przewozimy między magazynami pszenicę, potem też ładujemy na samochody. Czyli ciągnik tak do transportu teraz, tak, głównie. Tak, bardziej transportowo teraz. I to jest 6215R. Tak, 6215R, 215 koni mocy nominalnej. I do czego go jeszcze wykorzystujecie poza przewozem? Głównie to do siewu zbóż i kukurydzy. To ja Ci dziękuję bardzo za oprowadzenie po gospodarstwie i pokazanie maszyn, a Was wszystkich zapraszam na za tydzień o 10:00 będzie film z
krówkami. Więc subskrybujcie, oglądajcie, wyczekujcie, komentujcie, lajkujcie. Zapraszam Was również na Instagramy wszystkich nas i jak kanału i mojego. No to do zobaczenia, bądźcie na czasie. Hej, z tej strony Wiktoria i dziś goszczę na kanale Rolnik na czasie. Ale jak ja pójdę tak, to ty mnie przecież... Bo wiesz, ja zawsze też myślę o montażu i to jest... Hejka, z tej strony Wiktoria i znowu zawitałam do... O nie, bo miało być o kanale, jeszcze raz.